Witamy Państwa. Mamy kolejny film. W końcu trzeba dopowiedzieć kwestię fantów. Mamy plastyczne złoto, taką plastelinę, próba 1008. Mówiliśmy o tym na poprzedniej części, ale widzicie, my zaczynamy tutaj od mapy Rosji. Mamy tutaj praktycznie kolej transsyberyjską i te miejscowości, które tutaj są, to nam się tutaj przydadzą, ponieważ będziemy do nich nawiązywać i będziemy opowiadać. To będzie seria oczywiście znów slajdów i opowiadań, jak to wszystko było. Wszystko oczywiście, tutaj podstawa do tego filmu zostanie zalinkowana. O, to jest właśnie najważniejsze. Oczywiście wszystko pochodzi z rosyjskojęzycznego internetu, który jest na tyle przeogromny, ale frapująco ciekawy. I dlatego my jeszcze, zanim tutaj myśmy się zatrzymali gdzie? W Kazaniu, tak? W Kazaniu tam było po prostu skarb Rosji, tak? Tak zwany złoty zapas. Ale my musimy jeszcze do naszej prima balleriny, do naszej Polki wrócić, bo jeszcze mamy parę elementów, które nam się przydadzą, jak i w tym tutaj opowiadaniu, ale nie powiedzieliśmy to, dość ważne kwestie, które będą się wiązać w poprzednim filmie, dlatego teraz wykorzystujemy ten czas. I to tak, czyli tak, mamy Sankt Petersburg tutaj. Tutaj praktycznie to jest kwestia krzesińskiej, za chwilę będziemy jeszcze tych parę szczegółów dopowiadać, bo musimy dopowiedzieć, a my skończymy nie tylko na Bajkale, tutaj jest jezioro Bajkał, ale my skończymy we Władywostoku, ponieważ tam było takie bardzo specyficzne wydarzenie, które rzuca światło na całą rewolucję październikową, wbrew pozorom. Ale to też nam się wszystko przyda, fanty i te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce. A więc teraz, jak już mamy tą mapę, no to teraz przejdziemy do następnej grafiki i zaraz będziemy opowiadać właśnie do naszej słynnej Polki. Tak, to ona tutaj jeszcze raz chcemy powiedzieć, a czyli chcemy tutaj pokazać, tak, jak najbardziej. I co my chcemy tutaj powiedzieć? My chcemy powiedzieć właśnie, zaczyna się tutaj ta historia znowu od tego domu. To jest jej willa, pałac w Sankt Petersburgu. No i tutaj mamy parę spraw, które trzeba powiedzieć. No, żeśmy się dowiedzieli, że tutaj bolszewicy plądrowali, przekuwali cuda na kiju później w bliższych czasach. A przede wszystkim zajęli. Zajęli, tak, zajęli. O właśnie, no i to teraz właśnie, bolszewicy zajęli, no i co się dalej dzieje? Krzesińska założyła sprawę Leninowi, o tym zapomnieliśmy powiedzieć w poprzedniej części, ponieważ on zajął jej willę wraz z bolszewikami. Ona miała na tyle odwagi, żeby założyć mu sprawę w sądzie i sprawę tę wygrała. Tylko niestety nie udało jej się dokonać, że tak powiem, egzekucji tego wyroku, bo musiała opuścić Rosję. To taka ciekawostka. Tak. Natomiast co my chcemy jeszcze powiedzieć? Możesz, chyba że chcesz jeszcze coś dodać? Ja bym tutaj jeszcze jedno dodał, że po prostu to był taki czas, kiedy jeszcze to prawo carskie plus minus funkcjonowało, dlatego mu założyła sonę, bo on był sobie po prostu w pasce swoimi bolszewikami, był tam już po okresie tego rządu tymczasowego. No i sobie przyszli tam po prostu, no bo oni potrzebowali fantów, no to sobie tam wpadli, nie? No i wiadomo, trzeba było trochę mieć jakieś tam kosztowności, żeby można było jakoś przepychać dalej rewolucję, bo nie tylko 30 tysięcy dolarów w złocie trockiego, ale tam jeszcze inne były ilości złota, które po prostu szło w ruch, żeby można było w ogóle rewolucję zrobić. A jeszcze ja chcę wspomnieć o tych metodach, bo kiedy ona podróżowała wtedy bezpośrednio z Petersburga do Kisławocka, tak? Tak, do Kisławocka. Do Kisławocka. To po drodze odwiedzała antykwariaty i znajdowała swoje przedmioty z tej willi właśnie, zostawione w antykwariatach. I proszę teraz zwrócić uwagę, jak wyglądała właśnie ta rewolucja bolszewicka. Że prywatne rzeczy tych szlacheckich, można tak powiedzieć, rodów, sprzedawano gdzieś tam prywatnie, po cichu, w różnych antykwariatach. Bolszewicy ciągle potrzebowali gotówki.
kasy, kasy i tak dalej, kasy, bo niestety ta kasa zagraniczna to była taka, no, jakby na rozruch, ale jak żeście się dorwali do władzy, no to teraz musicie się jakby sami wyżywić. Tak, ale jeszcze ja sądzę, że mnóstwo przedmiotów znalazło się w łapach, gdzie ktoś tam sobie sprzedawał to indywidualnie dla siebie. Oczywiście, tak. Owszem, to nie tylko pula bolszewicka ogólna, ale to tak, jeszcze co niektórzy tam ci tak zwani przewodnicy tego bolszewickiego stada, no to akurat no, też tam prywatnie też potrzebowali, bo to się tak nam wydaje, że to jest... że to wszystko było tak jakby do wspólnej kasy i tak dalej, to pierdoły. Ale dobra, co chcesz powiedzieć? Ja jeszcze chcę dodać, że nasza Polka Krzesińska to była taka typowa polska szabelka, to się dziedziczy w genach, bo po pierwsze założyła tą sprawę Leninowi, miała na tyle odwagi, ale zanim wyjechała, przebrała się za biedną rosyjską kobietę, no bo jej groziła ewidentnie śmierć, jeśli by wpadła w ręce bolszewików, to na pewno byłaby torturowana, tak jak jej służąca zresztą, torturowana i na końcu by była zabita. Wiemy, jak działali bolszewicy i wiemy, jak działali komuniści. Później to było wszystko tak samo. W każdym razie ona się przebrała za biedną kobietę, poszła pod swoją willę w momencie, gdy przemawiał właśnie Lenin. Było tam mnóstwo ludzi słuchających go. No i w momencie, gdy zobaczyła kobietę Lenina ubraną w jej futro, odwróciła się napięcie i wtedy opuściła Petersburg. Tak jest. No i tak to właśnie tutaj się powoli kończy historia naszej tej. Co jeszcze mamy? Dożyła 100 lat. Tak, to tak. Pomoże powiedz ty. Tutaj ona dożyła 100 lat, zabrakło paru miesięcy. A więc no, widzimy, że ona była nie tylko taka bardzo żywotna, bo w 64 lata zrobiła występ. Takiego numeru to jeszcze nikt nie powtórzył. Z 18 bisami. Tak. Teraz już poprawnie. Teraz już poprawnie. Z bisami. To zdjęcie akurat pochodzi z roku 58, jeśli się nie mylę. Ona jest w wieku... 88 lat i cały wizyt, na czym on tutaj polegał, na tym, że ona była na występie teatru, czyli baletu moskiewskiego w Paryżu. Ja już mówiłem o tym, że i co tutaj chcę powiedzieć przy okazji, że ona, że chcę powiedzieć, że właśnie po raz pierwszy pojechali za granicę z Moskwy, ale cała świetność baletu rosyjskiego dopiero ostała się do moich czasów, czyli lata 80., kiedy ja byłem w Moskwie, w latach 80., w pierwszej połowie, to akurat druga połowa była jakby szczytem osiągnięć tego teatru baletowego w Moskwie, tak zwanego Teatru Wielkiego, ale to był, powiedzmy, szczyt możliwości. Chwila później, skończyły się lata 80., był 91 rok i Związek Radziecki rozpadł się i rozpada się do dzisiaj. Co tu mamy? Tu jeszcze chcemy coś powiedzieć? Powiększ. Co my chcemy powiedzieć? Tutaj na zdjęciu widzimy Krzesińską i jej męża. W 1921 roku mogli wziąć wreszcie ślub. Natomiast znali się od 1900 roku. To nie są takie bardzo istotne rzeczy. Natomiast chodzi o co? Chodzi o to, że ta para już w poprzednim filmie rok temu, Mariusz mówił, że oni mają jakąś tajemnicę, coś oni wspólnie robili, coś oni tam wywozili. No i proponuję, bo ty dobrze znasz te kwestie, żebyś ty to powiedział. Tu jest taka kwestia, że... przed wojną w okresie, no to jest powiedzmy od roku, kiedy się tam znali, od 1900 do 1914, Matylda występowała za granicą, no i to były okazje, i tutaj akurat książę Andrzej, to były okazje do tego, żeby po prostu wywozić pewne rzeczy. No właśnie ten grzebień słynny miał pewne właściwości, ten fant. Fanty miały zawsze takie pewne właściwości, że
właściciele, bardziej posiadacze tych fantów przewidywali, byli w stanie jakby przewidzieć przyszłość, bo robili takie rzeczy, które pozwalały im w przyszłości wykorzystać złe czasy. W tym sensie, że oni się wcześniej zabezpieczyli przed I wojną światową. Oni wielokrotnie jeździli do Szwajcarii, Francji. No i czym oni się tam zajmowali? To im było też potrzebne, ponieważ w południowej Francji, na Lazurowym Wybrzeżu, oni mieszkali 9 lat, zanim pojechali do Paryża. A więc musieli 9 lat właśnie jakoś przeżyć. Mało tego, oni sobie tam już wcześniej kupowali domy i była właśnie, mieli willę na Lazurowym Wybrzeżu. I to, kiedy oni już wylądowali właśnie na Lazurowym Wybrzeżu, w Marsylii czy też w Toulonie, cały wiz polegał na tym, że od razu po prostu zajęli właśnie ten wcześniej kupiony dom. No i później historia się tak potoczyła, że oni te 9 lat od 1920 roku przeżyli właśnie na Lazurowym Wybrzeżu. W 1921 roku książę Andrzej i Matylda wzięli ślub w cerkwi prawosławnej w Nicei. No i później prowadziła szkołę waletową pod Paryżem, czyli w Paryżu. No i tu później cała historia. Co możemy tutaj jeszcze na zakończenie powiedzieć, takich ciekawych rzeczy, że oni wywozili różne rzeczy. Najprawdopodobniej wywozili nie tylko, powiedzmy, sztaby złota, monety, tak zwane czerwońce, złote monety carskie. Czerwońce to były też banknoty papierowe komunistyczne, które ja kiedyś miałem, po prostu nimi też obracałem, ale to nie były złote monety, to był papier, nie? 10-rublówka. Ale czerwoniec carski, no to była złota moneta, a więc powiedzmy takie coś jechało, jak oni tam jeździli po tych, mieli te podróże, no i też jechały najprawdopodobniej tutaj tak zwane papiery wartościowe, czyli aktywa zagraniczne. To niektórzy w zeszłym roku już nawet się trochę tutaj pisali o tych aktywach zagranicznych i tak dalej. To właśnie to jest ta para, która właśnie między innymi oni wywozili właśnie na zachód. Po co to było robione? To było, powiedzmy, to był rozkaz matki Mikołaja II. On właśnie, jego matka zrobiła kilka kopii tych papierów wartościowych i trzeba było je wywieźć w bezpieczne miejsce i zostały zdeponowane w Szwajcarii. Z tego, co jest tutaj, z tego, co mi jest wiadomo na podstawie huczenia rosyjskiego internetu w dobie obecnej, bo on huczy właśnie na ten temat, no bo wszyscy szukają tych papierów zagranicznych, nie? No i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy je na razie. Te papiery, ponieważ nas interesują generalnie co? Fanty. Czyli Matylda Krzesińska zostawiła tam właśnie w tym swoim skarbie, w tych 45 skrzyniach, ten właśnie fant. Złoty fant. Próby 1008, nie? To żeśmy poprzednio mówili, teraz idziemy dalej. No, mogłoby się pojawić pytanie, dlaczego grzebienia nie wywiozła. Najprawdopodobniej nie chciała go zostawiać w niepowołanych rękach i wolała je ukryć na zawsze. Na zawsze. Dokładnie. O, w ten sposób. Czy ja pewnie sądzę, że miała nadzieję, że kiedyś ten system się skończy i ona będzie mogła wrócić. Niestety nie doczekała. Nie doczekała i to jest właśnie jej nagrobek tej całej rodziny Romanowiczów, bo ona w końcu przyjęła nazwisko Krasińska-Romanow. Tu jest jej mąż i jest syn. Mieli jednego syna, nazywał właśnie Władimir. No i tutaj możemy odnośnie naszej pary zakończyć opowiadanie o niej i musimy przejść do jeszcze lepszej persony, która zrobiła tak zwaną przebitkę. To, co tutaj powiem, to jest też było zbierane przez rok. I powiem tak, kto to jest? To jest słynny admirał Kołczak. On był w tym czasie, kiedy po prostu był na Syberii, był admirałem, a wcześniej, w czasie wojny, I wojny światowej, dorobił się rangi admirała floty czarnomorskiej. Kim on był wcześniej? Wcześniej był zwykłym kapitanem stawiacza min. I
wyciął taki numer, którego nikt nigdy po nim nie wyciął. Ponieważ stawiacz min zajmuje się stawianiem pól minowych, morskich. I takie pole postawił, był w trakcie po prostu stawienia min i nagle znalazł go na horyzoncie niemiecki okręt pancerny. I co się dzieje? Po prostu zaczyna się wymiana ognia. Tam miał jakieś tam dwa działka do obstrzeliwania się po prostu. Ale co on zrobił po prostu? Decyzję podjął takie, że wpływamy na swoje pole minowe, które żeśmy chwilę wcześniej, czy dzień wcześniej postawili. Po prostu w tym, ponieważ są różnice zanurzenia, a on wiedział, na jakiej głębokości mniej więcej stawiane były miny i przepłynął nad tym polem minowym. Natomiast Niemcy pełnym gazem po prostu wrąbali się w to pole minowe i na tej pierwszej linii, po prostu, którą się natknęli, wiadomo, ten okręt miał głębsze zanurzenie, wylecieli po prostu. I to było tak głośne w admiralicji, że on został z czasem, znaczy z krótkim czasem, po prostu został dowódcą eskadry okrętów na Bałtyku, gdzie znów pewne było wydarzenie, gdzie się po prostu wsławił. I tak później już z tej bałtyckiej eskadry został przeniesiony jako dowódca po prostu floty czarnomorskiej w randze admirała. Ale historia się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Admirał Kołczak w końcu, jak zaczęły się rewolucje, pierw była powiedzmy ten rząd tymczasowy, później dopiero rewolucja październikowa, ale to był rząd tymczasowy, on już się po prostu zainstalował, opuścił swoją flotę, bo go bolszewicy wyciśli, jak to nazwać, po prostu wypchali go, on się musiał wycofywać w jakieś bezpieczne miejsce i było takie bezpieczne miejsce na zachodzie, na zachodniej Syberii. O, tutaj mamy to, jeszcze raz, widzicie, zachodnia Syberia, widzicie, gdzie to jest? O, proszę bardzo. On się tutaj zainstalował, jakby była rewolucja, w Omsku. Znaczy dokładnie z Omsku i on musiał, i tam zrobił armię, zorganizował armię. I z tą armią, którą tam powiedzmy był w stanie zainstalować, czyli po prostu zorganizować, on był po prostu przywódcą wtedy białogwardzistów. I z tą armią on szedł, wiecie gdzie? Tutaj jest takie miasto Kazań, widzicie? Tutaj Kazań. Bo co tutaj było? To był gwóźdź programu. Bolszewicy też oni to pierw zajęli, tylko nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Ale pierw to zajęli. No bo to wiadomo, rewolucja szybko, tego, tylko nie wiedzieli, co z tym zrobić. I myśleli, że jak już po prostu w Kazaniu jest tam powiedzmy 1200 ton złota plus fanty, no to oni już, no 1200 ton złota jakoś tak wywieźć szybko, to gdzie wywieźć? No bo ci tam zawsze ktoś znajdzie, jakiś tam białogwardzista. No to oni po prostu na razie czekali, nie? Chwilę poczekali, ale w tym momencie, tu z zachodniej Syberii, ruszył na zdobycie Kazania właśnie admirał Kołczak. I to właśnie on przejął zostało tylko 950 ton złota. On to przejął, plus fanty. Nas będą interesować bardziej fanty, bo co on z tym zrobił? On to mniej więcej podzielił i połowę tego złota, tych 950 ton, zabrał z sobą tutaj do Omska na Syberię. I on oczywiście, przez to widzimy tutaj na czerwono, to jest trasa transsyberyjska obecna. W tamtych czasach trochę ona biegła inaczej, dookoła jeziora Bajkał. Tutaj jest jezioro Bajkał, dookoła i dopiero po prostu w ten sposób dojeżdża tutaj do Władywostoku. Ale on tutaj się nieźle zainstalował i chciał właśnie tutaj zrobić z tej całej zachodniej Syberii, wschodniej Syberii z Dalekiego Wschodu, chciał zrobić oddzielne państwo. I miał dość złota, żeby to zrobić i on wysyłał po prostu złoto do Władywostoka, a stamtąd dostawał uzbrojenie swojej armii, całe wyposażenie. I miał na tyle tej kapuchy tam było po prostu, no bo to kilkaset ton miał. No i po zdobyciu, pięknie, ładnie, ale rewolucja niestety napierała, naciskała i tak dalej. I teraz musimy, on to wywoził swoim słynnym pociągu. To jest tak zwany pociąg widmo, to jest pociąg Kołczaka, złoty pociąg. Słynny. I co tu się stało?
co tu się stało właśnie w tym, ponieważ z tego Omska on poruszał się dalej, nie? Ponieważ tutaj były pewne niepowodzenia jego armii z bolszewikami. Bolszewicy wzrastali w siłę cały czas i jego w jakiś sposób wypychali w tą stronę, tutaj na wschód. I co się stało właśnie? Otóż sam pociąg, to nie był taki goły pociąg, tylko tak, było 500 Rosjan, rosyjskich żołnierzy, którzy tego pilnowali i jeszcze byli właśnie, była cała brygada tak zwanych Biało-Czechów. To byli czescy żołnierze, którzy właśnie brali udział chyba w Austro-Węgrach. Później po prostu przeszli na stronę armii carskiej i oni mieli za zadanie pilnowanie tego pociągu. Oni doskonale widzieli, co tam jest. Tam jest kilkaset ton złota plus fanty. Niezliczone fanty, bo tego nikt nie policzył. Nigdy. To tylko z grubsza widzieli, że w tonach jest złoto. A reszta tych złotych wyrobów, diamentów, no cudów na kiju, to nikt do dzisiaj nie wie, ile tego tam było. Ale to wszystko jechało w tym pociągu. Dobra, wszystko jechało w pociągu. Ta połówka, powiedzmy. Część on wydawał na uzbrojenie i tak dalej. No i co się dzieje? Po prostu w tym momencie komuniści się dowiadują, bolszewicy dowiadują, że pociąg trzeba go zdobyć. No to szturmowali na tej trasie kilkakrotnie, kilkanaście razy, ponieśli ciężkie straty i po prostu dali sobie spokój. Ale Biało-Czesi okazali się zdrajcami. Co oni zrobili? Oni się z bolszewikami dogadali po iluś tam atakach. Po prostu, no co, w pociągu były karabiny maszynowe, amunicja, wszystko, full wypas. A więc Biało-Czesi stwierdzili tak, że oni nie przejadą do Władywostoku. A więc doszli do wniosku, że my musimy się dogadać z bolszewikami. No i dogadali się. Tak się dogadali, że my wam dajemy Kołczaka, ale wy nam dajcie dojechać do Władywostoku. No i oczywiście bolszewicy się zgodzili i oczywiście nie dotrzymali słowa. Jak to bolszewicy, czy tam powiedzmy władze radzieckie, późniejszego Związku Radzieckiego, no jak cało tak zwał, oczywiście nie dotrzymali słowa. Kołczaka aresztowano, ponieważ on jechał w jakichś oddzielnych wagonach i miał też swój oddzielny pociąg. Jak się bolszewicy rzucili na ten pociąg, to myśleli, że tam będzie kupa złota, fantów i tak dalej. Niestety nici wyszły, nie ma nic. A więc wściekli się na tych Biało-Czechów, że ich wystawili, a Biało-Czesi pojechali. A co się stało z Kołczakiem? Kołczaka właśnie uwięzili, więzili go, chcieli go torturować, ale on był zbyt takim godnym siebie człowiekiem. I on się tutaj nawet coś im tak powiedział, że oni po prostu, oni się jego bardziej przestraszyli, ale niestety później go rozstrzelali. Ponieważ w międzyczasie w Irkucku powstała tak zwana rewolucja i tak dalej, i tak dalej. I jego właśnie rozstrzelali. Ale na razie miejsce rozstrzelania to zaraz też będzie charakterystyczne. Zaraz chwilę się dowiemy, ale co się dzieje z tymi, przecież Rosjanie byli jeszcze 500, nie? Oni przeszli na stronę bolszewików. Pociąg dalej jedzie. I teraz tak, bolszewicy mają dwa rozbieżne rozkazy. Zatrzymać pociąg i przejąć złoto. No to niektórzy myśleli, że jak rozkaz jest zatrzymać pociąg, no to jest automatyczne, że można, jak się zatrzymamy pociąg, czyli jakoś tam wysadzimy tory, mosty i tak dalej, no to im się uda też przejąć to złoto i będzie problem rozwiązany. Mało tego, w ogóle bolszewicy byli tak zrozpaczeni w ogóle tym, bo widzieli, że to jest tak ważna sprawa. Widocznie tutaj jakiś był rozkaz z o wiele większej góry niż Lenin, że oni po prostu nawet kazali na pewnym odcinku właśnie tej trasy tutaj od Irkucka dalej, na 500 kilometrach rozebrać tory. Takie numery dochodziły. Bo oni za wszelko chcieli zatrzymać ten pociąg. Jak im się nie uda tu, tutaj tego, no to. Ale ponieważ w tamtych czasach ta linia kolejniowa nie biegła tak jak dzisiaj, tylko ona biegła dookoła jeziora Bajkał. Wiecie? I to jest to. I to jest właśnie taki numer, że ona tu skręcała, to i dopiero się tutaj wpinała. Ale to nie koniec imprezy. Słuchajcie, no czyli mamy pociąg złoto. Oficjalnie mówią, że tam było 200 ton złota, ale tam tego złota było kupa więcej i jeszcze plus fanty. To jest to, bo no oczywiście
Wtedy w Kazaniu, tutaj w Kazaniu, Kołczak podzielił to na dwie części. Jedna pojechała do Niżnego Nowgorodu, o tutaj jest, tu. No i po prostu ślad po niej zaginął. Czyli to jest następna sprawa niejasna. Ślad zaginął, a natomiast ten pociąg tu już został skorelowany. No i dobra, jedziemy do następnej. Czyli gdzie tu mamy? My tu jesteśmy, tu. Na razie tutaj. Tutaj starają się już pociąg, co on robi. My teraz jesteśmy, śledzimy trasę tego pociągu i tutaj wyjeżdża już, bo już Kołczak już jest aresztowany, Biało-Czesi zadowoleni, jadą i tak dalej. No, ale bolszewicy nie dotrzymują słowa. A więc jest rozbieżność teraz interesów. Oni chcą mieć zatrzymany pociąg i przejęte złoto. No, akurat saperzy, akurat jakby ktoś wpadł na w ogóle na pomysł, że oni będą jechać wzdłuż zachodniego wybrzeża Bajkału, to by się od razu zorientował, że tam go nie zatrzymamy. Idźmy na równiny, ale nie tam. Wiecie dlaczego? Zaraz wam pokażę tutaj zdjęcie. O, to jest tutaj nasz Bajkał. O, to jest kluczowe zdjęcie. Dlaczego? Popatrzmy, tu od razu wszystko widać, jak na dłoni. Wzdłuż to jest zachodnie brzeże, to jest linia kolejowa dzisiejsza, tak samo w tamtych czasach była. Większy jeszcze trochę, powiększy. A, powiększy. Słuchajcie, to jeszcze mały to. I o to od razu widać, widzicie o co chodzi, patrzcie. Tu jest woda, tu jest skarpa. I to jest praktycznie, ten tor kolejowy biegnie na wydrążonej półce skalnej. A tu jest dalej przepaść. Tam już leci 40 metrów po prostu, czy nawet więcej, jest przepaści. Tutaj widzimy, już nam się pojawia otwór tunelu. I tych tunelów były tam dziesiątki wręcz. I oni tak stwierdzili, że no co, zrobimy taki numer. Tu jest góra, jak wysadzimy tą górę, spadnie na tory, no to się, pociąg się zatrzyma, się wykola, się zatrzyma. Nie, tak sobie pomyśleli tamci bolszewicy saperzy. I oni sobie tu wysadzili, stwierdzili, jak usłyszeli pociąg, że tego wysadzili. No dobra, wysadzili. Wiecie, co się stało? Jak spadły te skały na te tory, no zadowoleni, że oni już wysadzili i tak dalej. Pociąg to zrobił, uderzył w te skały i wpadł do wody. I tu się zaczęło. Tamto jest mniej więcej 1,5 kilometra głębokości, jest potężna skarpa. Potężna skarpa, nie? I on się stoczył do wody. I no i co? I złoto, kilkaset ton złota i fanty poszły się bujać. No, ale to nie koniec historii. To rewolucja to jest, powiedzmy, to jest małe piwo. Powiedz tak? Jeszcze naszym widzom, ile czasu trwała ta mordercza bitwa o ten pociąg, bo to też jest ciekawe. To trwało parę miesięcy. Zamiast w ogóle podejście do Kołczaka, żeby było tych Biało-Czechów, powiedzmy, namówić i tak dalej na te imprezy, powiedzmy, z zdradą i tak, to parę miesięcy trwało. I w lutym 1920 roku tego, ale to tak, aha, i w ogóle wiecie co, ta cała impreza z tym pociągiem to do dzisiaj trwa. To nie tylko wtedy, to tylko z Kołczakiem była impreza. To tak jak ze skarbem Przesińskiej. Tak jest, do dzisiaj to trwa, ale zaraz ktoś by powiedział, no co to jest tam 1,5 kilometra batyska w trele-mele, jaki problem? Aż się okazuje, nie taka prosta sprawa. Bolszewicy odwalili fuchę, bo trzeba było pociąg wyprowadzić na jakąś prostą tego i wysadzić coś, albo nawet poczekać na te 500 kilometrów torów, ale oni się spieszyli. Pośpiech był potworny, bo oni widzieli, że to jest taka kasa, że taka forsa, tyle złota jedzie i tak dalej, że to trzeba jak najszybciej. Rozkaz, inaczej kula w łeb. No i proszę bardzo, wylądował tego. Ale to nie koniec imprezy. To jest, mamy 1920 rok. Wpada do wody. Do Bajkału. Do Bajkału. Stacza się po tej skarpie. Tam dalej jest też skarpa, powiedzmy, pod wodą też jest skarpa. No właśnie na te 1,5 kilometra, ale mniejsze o to. Idziemy dalej. Mamy rok 1926, ale oni nie zapominają, że tam poleciało tyle złota. Kilkaset ton złota i plus fanty. Najważniejsze to były fanty. Reszta to pierdoły tam. Kilkaset ton złota. To małe piwo i to jest pół litra na 8, czyli nic. A co to jest nic? Pół litra na 8. No i to właśnie oni sobie tam właśnie... Ale przyjeżdża jeden z wodzów rewolucji, a czy nie rewolucji, tych komunistów, ówczesny Kalinin. No i jest takie piękne zdjęcie, bo zalinkujemy ten film. Jest takie piękne, że gdzie on się patrzy? Oni przyjeżdżają na to miejsce, gdzie ten pociąg wpadł do wody i oni oglądali wodę. Właśnie wszyscy się zdziwili, po co on tam przyjechał i oglądał wodę, nie? No tak, bo oni wiedzieli, że no coś z tym fantem trzeba zrobić. To jest mamy 1920. Ale jeszcze, no, ale pamięć nie minęła. No, w końcu kasa potrzebna. Zawsze
Związkowi Radzieckiemu była potrzebna kasa. No i oni po prostu też szukali i minęła już II wojna światowa, 49 rok, 1949, Beria ma rewelacyjny pomysł. No bo jak to przynajmniej się jakoś tam, no, jakoś przynajmniej spenetrować to zbocze, te skarpy tego Bajkału, żeby zobaczyć, gdzie te wagony się tam zatrzymały, nie? I wpadli na rewelacyjny pomysł, jak na Berię, czy nie wiem, kto tam mu tam poradził. Wzięli z Oceanu Spokojnego, z flota Oceanu Spokojnego, oceaniczny okręt podwodny. Rozebrano na części, zawieziono nad Bajkał, skręcono z powrotem, specjalnie przystosowano, dodatkowo domontowali specjalne po prostu okna, żeby można było obejrzeć to wszystko. Tylko tamten okręt miał, znaczy tak, tamte okręty w tamtych czasach, w latach 40., nie? To miał jeden problem, że one się, te rosyjskie, te radzieckie okręty podwodne, one się zanurzały tylko na 100 metrów, ale dobre i to. No to stwierdzili, że dobre i to. No to sobie to na miejscu złożyli i zwodowali. No i oczywiście to się zaczynają kwestie tych czarów marów. Pierwsze czary mary, widzimy, że tutaj saperzy odwalili fuchę i w ogóle całe kierownictwo. Dziwnym trafem nie wpadło na pomysł, po prostu, no co, nie widzieli w Krasnojarsku, przecież oni tam obok mieszkali, ci komuniści. Przecież oni tam po prostu zarządzali, mieli tylko rozkaz z góry, macie za wszelką cenę przejąć pociąg i do widzenia. Koszty się nie liczą i tak dalej. No. A oni spieprzyli fuchę, odwalili fuchę, pociąg pod wodę, no i nie ma tego złota i fantów też nie ma. No i dobra, Beria, no zwodowali okręt, no zacierają łapy. Pływa sobie tam okręt podwodny, w porządku, on sobie no i znowu mamy czary mary. W jednym z przedziałów tego okrętu wybucha pożar. Oni go nie opanowali. Załoga ledwo się uratowała, a okręt poszedł na dno. A więc znów na kilkadziesiąt lat sprawa się wypsła. Przejdź na chwilę do następnego zdjęcia. Mam nadzieję, że cię tu nie wybiłam. O. A nie, i teraz tak. Dodzi się, jedyne co znaleźli, to jest wózek kolejowy pod wodą właśnie na jednej z spółek skalnych. On się zatrzymał. Natomiast całe pudło wagonowe poleciało dalej, nie? Ale ponieważ no, to jak wyleciało razem z wagonem, to wiadomo, pierw wylatuje właśnie ten wózek kolejowy, wózek wagonowy i tak dalej, nie? To tylko tyle powiedzmy dzisiaj. No i teraz dzisiaj też są tam niezłe numery. Też działa, no powiedzmy czary mary działają. Tam trwają jakieś dziwne trzęsienia ziemi. Trwały, przynajmniej w latach jakichś tam powiedzmy 80-tych, 90-tych. Trwały trzęsienia ziemi. No i są różni nurkowie, którzy starali się no tam jakby przeniknąć chociażby na kilkadziesiąt metrów. Tacy właśnie, nie tacy jakby zawodowi nurkowie, tylko tacy właśnie amatorzy. No szukali właśnie tego pociągu tam właśnie na tych zboczach. A to jednemu się tam coś zatkało, a to mu się skończyło nagle, powiedzmy, ja miał już dużo tlenu w butli i musiał już się wynurzać, a bo się okazało, że w tej butli był tlen, a on się już musiał, bo już go dusiło tam gdzieś tego, no i jakoś tam nie mogli tego zrobić. Z takimi nurkami też podpływał taki okręcik po prostu w tamte okolice, w miejsce to, gdzie ten pociąg spadł. No i nagle... No, środek lata, nie ma problemu. Nagle jakaś wichura spada i popycha na skały ten okręt, a ten okręt nie może odpalić silnika. Właśnie, dziwny trafał, nie, zawsze normalnie tak, on sobie podpływał tutaj tego i nagle po prostu w ostatniej chwili, kiedy już po prostu już leciał na te skały po prostu ten okręt z tymi nurkami, to po prostu włączył się silnik i oni wycofali po prostu, nie, po prostu uratowali się, nie? A więc tam co chwilę jakieś dziwne rzeczy się dzieją. W latach 70. też dziwne rzeczy się działy. Tam to jakby złoto ktoś tam pilnował albo szukał jeszcze, może gdzieś tam coś spadło z tego wagonu, a może ktoś tam nurkował jeszcze wtedy. Dwaj pracownicy kolei, to są lata 70. już, pracownicy kolei robili przegląd jakiejś bocznej nitki, która tam była po prostu toru kolejowego i po prostu poszli i nie wrócili. Później znaleziono ich zabitych na torach. Na przykład takie rzeczy. Tam cały czas po prostu jakby to złoto w tamtym regionie żyje. O, no. A fanty najprawdopodobniej, fanty tam działają tak, że do dzisiaj nikt tego tam, mimo batyskafów,
nie wiadomo jakiegoś, no przecież to dzisiaj można tam zejść na jakimś batyskafie na 1,5 kilometra spokojnie. Ale jakoś, no nie ma nikt do tego ręki. Powiedz jeszcze, dlaczego mówi się na ten pociąg, pociąg widmo? A, właśnie, właśnie, proszę bardzo. Tutaj to zdjęcie też jest potrzebne tutaj nam. Dlaczego to się mówi, dlaczego pociąg widmo? Ponieważ ta linia kolejowa na tej skarpie nadal funkcjonuje, tak widzieliście wcześniej. Ona nadal funkcjonuje i po prostu maszyniści, obsługa pociągu, ciągów, które wtedy jeżdżą, tam po prostu jeżdżą, zauważa, czyli to wielokrotnie zauważa się i to wręcz mówi się jako, jako pewną stałą, że przy pewnej pogodzie widać lokomotywę właśnie takiego starego typu. Widać lokomotywy starego typu i kiedy pokazują, że tutaj właśnie, no tu ona jest, o tu się znajduje i tak dalej, ale kiedy nurkowie wchodzą do wody, nie ma nic. Ale z tej skarpy, z tego ten pociąg widać i dlatego to się nazywa pociąg widmo. Admirała Kołczaka. Widać, że tak jak w przypadku skarbu Krzesińskiej, tak i tego skarbu, tak jakby jakaś dziwna siła pilnowała wręcz tych przedmiotów ze złotej ery. Bo no właśnie. Z tego okresu, kiedy Hiperborejczycy ukryli się w podziemiach. Tak. No. Ta czerwona linia, to już tylko powiem, że to jest obecna linia transsyberyjska do Władywostoku. No i teraz musimy tutaj zakończyć sprawę. Władywostoku. Musimy skończyć, tak, po prostu. No to teraz ja tutaj, wiecie co zrobimy? Nie tu, nie tu. Cofniemy? Lubka. Gdzie? Lubką chcesz zmniejszyć, tak? Nie, ja chcę po prostu cofnąć. Jeszcze raz przelecimy. Tutaj, o, tu jest Władywostok. O, tutaj, a tu gdzie jest kursor, pokazuję, pokażę tu. Co się w Władywostoku stało? I właśnie dlaczego bolszewicy rośli w siłę, a Kołczak po prostu słabł? To jest bardzo ważna kwestia, bo to rzuca światło na to, że jak ogromny był wpływ Zachodu na rewolucję październikową, na działalność chociażby bolszewików w tym regionie zachodniej Syberii. Kiedy Kołczak był mocny, bo był mocny, miał forsę, miał złoto, kupował broń. A co zrobili Francuzi? A to był jeden francuski generał. I on w którymś momencie, no taki generał, on był za generalnym dostawcą broni i amunicji i całego sprzętu wojskowego dla Kołczaka. I okazał się on zdrajcą, bo mu odmówił dostaw broni i amunicji, mimo że złoto było, wszystko było i tak dalej. Mało tego, on nawet chciał coś takiego zrobić, że daj mi to złoto, lepiej niech to przyjedzie do Francji i będzie w depozycie Francji. Kołczak mu powiedział, prędzej oddam to bolszewikom, a nie wam. I tak dalej, i tak dalej. Nie możemy sobie wyobrazić, co tam leciało, nie? No ale Kołczak był takim dość dystyngowaną osobą, także on tam na pewno tutaj byśmy tak od razu przekleństwami obracali i epitetami, ale on tam się zachował jako bardzo godnie i niestety i dlatego Kołczaka w ogóle, jego armia nie mogła go bronić, ponieważ on została pozbawiona broni, sprzętu i tak dalej. A więc to rzuca światło na całą rewolucję październikową, że tam były zupełnie inne łapy, które były w stanie na przykład takich Francuzów przycisnąć. Francuzi to praktycznie jak klawisze tam byli. Oni do pewnego momentu tego, żeby się dowiedzieć, ile tego złota jest, a ponieważ miał dużo, no to nie dam mu tego, to może bolszewicy wezmą, ponieważ taka była decyzja daleko, daleko za granicami Rosji. Była decyzja, że rewolucja ma zwyciężyć, a taki Kołczak ma nie zwyciężyć. No i tam inni byli Wrangler i inni po prostu, bo to nie tylko dla niego było to, te karabiny maszynowe, broni i tak dalej, sprzęt. A więc widzimy, tutaj jest z tych sprawy fantowej wychodzi sprawa, kto stał za rewolucją październikową. A powiemy jeszcze o tym Sejmurze i jego okręcie. Aha, no to, to nie mamy Morza Czarnego, ale powiedzmy tak, jeszcze tak, tak, to jeszcze powiemy o Sejmurze. Otóż tak, mamy, wojna trwa do listopada 1918 roku. Natomiast później
polowanie na fanty nie skończyło się. Nie myślcie, że Krzysińska sobie tak, o, powiedzmy, wyjechała z Sankt Petersburgu, zostawiła fanty, ale ci, którzy wiedzieli, gdzie ona się znajduje, a wiedzieli po prostu Rothschildowie, to Rothschildowie, zaraz wam powiem dlaczego oni wiedzieli. Tam była dość pokaźna grupa tych, którzy opuścili Sankt Petersburg. I co się stało po prostu w Kisławodzku? Kisławodz to jest na północnym zboczu Kaukazu, linii grzbietu Kaukazu. Natomiast jest coś takiego bardzo turystyczne, takie miejsce, w tamtych czasach też było, w moich czasach też, ja tam też byłem ze 3 razy. To jest Czarnomorskie Wybrzeże Kaukazu. Bardzo malownicze i polowanie na fanty i inne rzeczy, chociażby właśnie te aktywa zagraniczne i cuda na kiju, to ponieważ Krzesińska razem z tą grupą, z tym swoim przyszłym mężem, jego rodziną, matka Andrzeja Romanowa, zainstalowali się w Kisławodzku. Do dzisiaj jest też ta willa Krzesińskiej. Po prostu dowiedzieli się to ci przedstawiciele Rothschildów, a mianowicie flota, po prostu jakimiś tam kanałami to przywędrowało, że oni się znajdują w Kisławodzku. Odbywali podróże na wybrzeże Kaukazu, to czarnomorskie, i już w 20 roku, kiedy już mieli zamiar opuścić Rosję, właśnie cała ta grupa tych emigrantów, tych po prostu, co chcieli opuścić Rosję, to 3 razy to po prostu Brytyjczycy, powiedzmy Rothschildowie, wysłali kilka okrętów, które pływały w te i we w te, powiedzmy tak, od linii Noworosyjska do Suchumi i z powrotem. Krążyły te okręty i 3 razy padała propozycja do Kisławodzka: my was zabierzemy. No, słuchajcie, no wy tutaj, jak wy chcecie wydostać się? My was zabierzemy. I admirał Seymour, bo to była jego flota, i on po prostu 3-krotnie dawał propozycję, że my was zabierzemy. Ale matka Andrzeja Romanowa odpowiedziała 3 razy odmownie. I co oni później zrobili? Dostali się via Krym do Noworosyjska i tam wsiedli na okręt, który akurat przepłynął. Czyli to była wiosna, to był marzec 1920 roku. Ale wcześniej, ten cały okres czasu, to flota brytyjska pilnowała właśnie Suchumi i okolicy. Bo myśleli, że właśnie tam, bo czekali na odpowiedź, aż w tym momencie, jak dostali 3. odmową odpowiedź, to już wiedzieli, że po prostu oni sobie jakoś poradzą, a my niestety nie możemy tutaj tracić czasu i paliwa. No, ponieważ parę okrętów, powiedzmy, które krążą, to były ciężkie okręty, one po prostu zżerają dobowo ogromne ilości węgla, trzeba taką flotę utrzymać na Morzu Czarnym, było po prostu cholernie kosztownie, sobie odpuścili. Dopiero wtedy odpuścili po tym 3. odmowie. Natomiast jak się dostała? No właśnie via Krym, Tułapse, może tak, Suchumi, Tułapse, to jest też na czarnomorskim wybrzeżu Kaukazu, ten statek na Krym, na Krymie też tam nieciekawie, pociągiem dookoła przez Rostow nad Donem do Noworosyjska. I wsiedli na okręt. I teraz tak, no trzeba zapłacić w końcu, nie? Trzeba mieć jakąś kapuchę, nie? Żeby zapłacić temu kapitanowi statku. Tak, Matylda Krzesińska przemyciła, bo bolszewicy też tam robili przeszukania, zanim wsiedli na statki, czy przypadkiem nie ma jakiś sztab złota. Nic tam z tych rzeczy nie było. Ale ona miała takie 2 spinki, tak? To były spinki do czego? Do włosów. Chyba. Do włosów chyba, tak. 2 spinki do włosów. Takie złote z diamentami, tam co tam bardzo piękne po prostu. I te 2 spinki poszły na opłacenie podróży do Francji via Istanbul, tam gdzie otrzymali francuskie wizy. No i tak w końcu wylądowali na Larozowym Wybrzeżu, no i się zainstalowali w tej willi, którą lata wcześniej kupili. No i to koniec praktycznie opowieści. Także mamy tutaj bardzo kilka ciekawych rzeczy. Także fanty zostały nadal nienaruszone. Tak, musiały być bardzo ważne i ci, którzy się tak kłębili, morderczo, o te fanty, i to, że
okoliczności związane z tymi fantami, już powiem tak, twoim słownictwem, są co najmniej frapujące. Tak, frapujące. Tak jest, ale ten numer z tą flotą, to też był bardzo dobry. To flota Seymoura trzy razy po prostu krążyli po całym morzu, to przebazowali z Morza Śródziemnego część floty, parę ciężkich okrętów. No i my was zabierzemy. No, pytanie, jaka byłaby cena, ale to już widocznie matka Andrzeja Romanowa po prostu widocznie... Ona już była wiekowa, oni pamiętali, co się działo w czasie wojen krymskich, że Anglicy to zdrajcy i po prostu i łotry. Zdrajcy i kłamcy, także ona po prostu... Oni woleli niezależną drogą się dostać do Francji, niż po prostu korzystać z usług floty brytyjskiej. Albo mieli przeczucie. Mieli przeczucie, tak. Oni tam widzieli, że to łotry są. No i tyle w temacie. No i dobrze, to praktycznie co? Wszystko chyba, nie? No to wszystko. Dobra, już tak, zakończyliśmy serię o płynnym złocie. O płynnym złocie, próby 1008, która nie występuje w przyrodzie obecnie, a jest po prostu w fantach na dnie Bajkału i Sankt Petersburga. Znaczy może nie na dnie Sankt Petersburga, tylko no w... Gdzieś tam. Głęboko zakopana. No to tyle. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.